Hejka wszystkim, witajcie na internecie, stresując się w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, przez wiele z was oczekiwany filmik z mojej paki. Tak, przyjechała moja paka, doczekałam się i dzisiaj po prostu ją wam pokażę. Pokazywałam ją wam raz na Instagramie, jak ona przyjechała, mniej więcej, ale dzisiaj będzie odcinek, żeście ją mogli lepiej zobaczyć. Wydaje mi się, że paka jest przepiękna, ale sami będziecie mogli ocenić, jak już będę przy tej pace. No i co? Ogólnie to jeden chce się ogarnąć, zjeść obiad i widzimy się w stajni. Dzień dobry, Wielku. Och, Jasiu, dzień dobry. Ja już w stajni. Ogólnie to się mega ładna pogoda. Ogólnie nie widać za dobrze, bo jest po prostu nawet mocne światło. Dzień dobry, Wiciu. Ogólnie Wiciu przed chwilą jadł obiadek. Ja idę zobaczyć plac, bo nam się robi plac w stajni, kwarc. No i chcę go zobaczyć, więc Wierdy sobie na razie jedz sianko, a ja idę zobaczyć kwarc, jak to już wygląda i później wam pokażę pakę. Dobra, lecimy. Dobra, ogólnie to lecimy zobaczyć, jak to wygląda. No, tak. No. Poczekajcie, to wam zaraz pokażę, wrzucę kamerę. Jeju, dobra, poczekajcie, odwrócę kamerę i zaraz tu zwracam. Więc tak to wygląda, ogólnie to już, no, dobrze to wygląda. No i będzie wszędzie ten piękny, biały piasek. Nie no, mega się cieszę, a ja w ogóle jestem ciekawa, jak nam się będzie na tym jeździło i w ogóle. Więc no, tak to wygląda. Fajnie, fajnie. A ja lecę wam pokazać pakę, co nie? Bo w sumie o to chodziło w tym odcinku. A to będzie taki vlog i po prostu, no to będzie taki vlog i paka. Razem, więc tak. Idziemy! Tak się prezentuje na razie paka w pokrowcu i zdejmujemy ten pokrowiec i wam pokażę, jak ona wygląda bez pokrowca i mi ptak nakupkał na piękny pokrowiec. I w ogóle to paka jest z firmy Italico. Zapraszam, jeśli szukacie naprawdę fajnej paki, dobrej jakości i w ogóle, no to polecam wam właśnie Italico, a my to otwieramy. Więc tak wygląda paka bez pokrowca. No, jest gigantyczna. Mega mi się podoba. Tak ona wygląda. Kuka ma mega wytrzymałe, tak mi się wydaje. No, myślę, że mega fajne. No i otwieram ją. Ona w ogóle jest na kłódki i ją teraz będę otwierała. I pokażę wam, jak ona wygląda w środku. Otwieram. Nie no, ogólnie ona jest przecudowna. Już trochę kilka tutaj rzeczy włożyłam. Takie bardziej rzeczy na zawody, jakieś kantarki czyste, skin sandwich ze Skadana, moje ulubione. Dostałam ostatnio takie fajne smaczuszki. Oczywiście cukierenka, nie może zabraknąć. Ochraniaczki, owijki. Dostałam od nich w ogóle 4 takie czapeczki. Tutaj mam 2 ze sobą, 2 dałam koleżankom. Dostałam od nich zasłonę na boks. 2 polóweczki, tylko jedną mam w domu. Tutaj jeszcze trzymam moje rękawiczki na co dzień, na trening. Mam mój bat skokowy, ujeżdżeniowy, gdzieś się zapodział, ale jest. No, mój numerek startowy i w ogóle tak wygląda góra, poczekajcie. Ogólnie to trochę jest mi trudno otwierać górę, bo no, ta paka jest o wiele wyższa ode mnie, ale daję jakoś sobie radę. No i na górze mam moją derkę Eskadrona polarową, 2 czapraki takie na trening i na zawody. Tutaj mam jakieś kabelki, bo nie wiem, czy wiecie, ale ta paka ma lodówkę. Jakby można sobie dodać lodówkę, nie trzeba mieć jej. Jakby można sobie wybrać, co się tam chce. No i ma lodówkę, sztos. I ma radio. Więc mega fajnie i... Czekajcie, tak wam pokażę. To radio, o, tak ono wygląda. No myślę, że sztos, naprawdę, naprawdę jestem mega wdzięczna mojemu tacie, że no mogłam mieć taką pakę
I no, tutaj są jakieś kabelki, jakieś zasilacze, ta, ta, ta. Jeszcze dostałam światełka, które nam takie jakby na magnes się przyczepia. I jej się w ogóle ładuje, więc jak już nie będą się świeciły, to trzeba je podładować. I jak już są podładowane, to się przyczepia i normalnie świecą, więc stos. Naprawdę i one są tutaj, o. Fajnie. Fajne jest to, że tutaj na górze jest dużo miejsca na czapraki, więc no dużo tutaj zmieszczę. Więc no po prostu to jest pojemne, fajne. Polecam. Pokażę wam też, jak lodówka wygląda w środku. Więc ją się podłącza chyba od tego, nie pamiętam do czego się podłączało, bo tutaj mi koleżanka wtedy pomagała, ale nieważne, więc o, dobra, tak się to otwiera. Tak samo drugą otwieramy. Muszę chyba bardziej ją wysunąć. O, dobra. I tak ona wygląda w środku. No jest pojemna i na przykład na zawody, nie wiem, jakieś rzeczy można, które chcecie schłodzić, tutaj włożyć, nie wiem, jakieś rzeczy dla konia, może jakieś do chłodzenia nóg, no to tutaj możecie sobie właśnie podgrzewać i żeby było zimniejsze, więc no myślę, że mega fajna sprawa. Warto mieć takie coś, bo nie wiadomo, co się może zdarzyć. Wszystko. O, tak. Dobra, to źle zamknęłam. Muszę. Nie, dobra. Czekajcie, spróbuję zamknąć. O, dobra, zamknęłam. Więc mega fajna sprawa. I jak już porobię więcej porządku, wyczyszczę moje siodła wszystkie, no to będę się tutaj wpakowywała i też nagram odcinek. I w ogóle tutaj się mieszczą 3 siodła, ale ja mam 2 siodła i nie wydaje mi się, żeby się tutaj trzecie zmieściło. Chyba, że skokowe, ja mam łyżniowe i skokowe. No, ale ja nie potrzebuję na 3 siodła, ale jest na wszelki wypadek. Więc mega fajnie. Okej, ja już wróciłam ze spacerku z Wicherkiem jeszcze wcześniej. Podczas tego spacerku go wypuściłam na chwilę na padoczek, żeby sobie pojadł trawki. O, Gibon idzie jechać. Pokaż się, Gibonek. Cześć! No już sobie wróciliśmy. Dostał marcheweczkę od pani Beatki. I teraz sobie odpoczywam. O, to Zoe. Tam jest. No i co, moi drodzy, wydaje mi się, że to już jest wszystko na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co, do zobaczenia niedługo i pa, pa.